Nasza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy już po konferencji prasowej, tuż przed galą o Mistrzostwo Świata w WBC. Jest ze mną Łukasz Różański, witam serdecznie. Cześć, witam. Łukasz, powiedz mi, jak samopoczucie, czujesz presję? Wiesz co, już teraz to po tylu wywiadach to żadnej presji nie ma. Chcę szybko to właśnie już tutaj się poogarniać wszystkie sprawy i chcę wracać do domu, bo jutro mam ostatni sparring, więc chcę się skupić na tym. Mm-hmm. Ostatnio jak rozmawialiśmy, przygotowywałeś się do walki z Rivasem. Powiedz mi, zmienił się przeciwnik, co jeszcze się zmieniło? Dużo się zmieniło. Wszystko się zmieniło, no bo nie wiem, czy rozmawialiśmy jeszcze wtedy, że była już wtedy miejsce Rzeszów, czy to była Kolumbia. Także, czekałeś wtedy na przełożenie daty. No, także tutaj dużo rzeczy się zmieniło, zmienił się kraj, zmieniło się miejsce, zmienił się przeciwnik. Jedynie limit wagowy się nie zmienił, więc ten sam i cieszę się, że to się odbędzie w Rzeszowie, że to jest taka, że jest taka finalizacja tej całej historii, że będzie to u mnie w mieście, można powiedzieć, w wiosce Jasionka. My również się cieszymy. Ja już byłam tam na G2 Arena, prowadziłam tam galę z Milowiczem, Michałem. Zupełnie inną, bo to była zupełnie inna freakfightowa gala, ale mam nadzieję, że się zobaczymy. Ale my się cieszymy bardzo, że właśnie to odbędzie się w Rzeszowie, bo będziemy mogli my, Polacy, przybyć i tłumnie oglądać twoją walkę. Jeżeli chodzi o twojego przeciwnika, to cieszy się, że właśnie jest to Alan Babić? Wiesz co, dla mnie, no, czy to miał być Rivas czy Babić, no to wiesz, to nie ma to znaczenia, po prostu trzeba wejść i nie ma łatwych walk, tak jak powiedziałem na konferencji o Mistrzostwo Świata, więc i z jednym i z drugim na pewno się nastawiam na wojnę i na mocną walkę. Publiczność i wiele osób uważa, że to będzie ciężkie mordobicie i wszyscy oczekują nokautu. Myślisz, że to wydarzy się? Nokautem pokonasz przeciwnika? No nie chcę o tym mówić, co się wydarzy, no, czy będzie nokaut, czy nie będzie. Jak trafię i będzie okazja do tego, to na pewno będę chciał znokautować, a jeżeli nie, no to trzeba się nastawić na pewien dystans i boksować. I na pewno na spektakularną walkę. Twój przeciwnik niedawno zmienił swojego coacha, swojego trenera. Powiedz mi, bo ty z nim spotkałeś się w Dubaju, prawda? Anthony Wilson? Tak, miałem przyjemność akurat z nim potrenować jeden trening, no ale to była taka bardziej jakby komercyjny trening, ja tak powiem, a nie trening, treningi, które mają przygotować zawodnika do walki o Mistrzostwo Świata, więc wydaje mi się, że to zupełnie coś innego. Ale przynajmniej liznąłeś, przynajmniej kawałeczek spróbowałeś tego, czego może nauczyć twojego przeciwnika ten trener. Wyniesiesz coś z tej chwilowej, bo to był jeden trening tylko? Tak, ale ja myślę, że to nie jest styl akurat mojego przeciwnika, więc albo doszli do jakiegoś porozumienia i zrobili zupełnie coś innego, bo nie sądzę, żeby się tego uczył od samego początku, no bo to jest zupełnie inny styl jak... Prezentuje Alan? Jak prezentuje Alan. Tak, przynajmniej według mnie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mm-hmm. Łukasz, powiedz mi, kto ci wspiera w przygotowaniach do walki? Rodzina, kibice, może też inni pięściarze pomagają ci w sparingach? Wiesz co, no tak, sparingi toczę z moimi przyjaciółmi, kolegami, którym bardzo dziękuję z tego miejsca za te sparingi. I co? I wspiera mnie oczywiście rodzina, jak zawsze, do każdej walki. Mocno za mnie trzymają kciuki, przyjaciele. Mój cały team sponsorski, który tutaj jest, także dziękuję im ślicznie za to i mam nadzieję, że będziemy wszyscy świętować 22. Zwycięstwo w Rzeszowie. A jak fani, jak kibice reagują na twoją walkę? No bardzo, bardzo pozytywnie można powiedzieć, no bo mnóstwo jakby, dużo więcej wydaje mi się kibiców daje znać, że mi kibicuje niż przed resztą walk. Które przed innymi walkami? Tak, przed innymi, tak. Mhm. Także tutaj no, cieszę się, że ta popularność jakaś jest trochę większa tego boksu na Podkarpaciu, z każdą walką tak naprawdę rośnie. Mhm. Czyli czujesz rozpoznawalność? No tak, czuję rozpoznawalność, no nie da się inaczej, tym bardziej, że przy takiej stawce, no to jednak
boks wbrew pozorom ma bardzo dużo kibiców i duża oglądalność też. Mm-hmm. Mam nadzieję, że tych kibiców przyciągnie jeszcze więcej twoja walka, a na pewno tak będzie. Chciałam zapytać jeszcze o to, bo słyszałam, widziałam, wszyscy słyszeliśmy, że Artur Szpilka, którego ty pokonałeś, Artur Szpilka będzie ci kibicował i będzie na twojej walce. Myślisz, że to jest wsparcie w twoją stronę, czy może jest troszeczkę złośliwości w tym? No wiesz co, ja się nad tym nie zastanawiam. No jeżeli będzie kibicował, to będzie fajnie. Wiesz, ja naprawdę będę walczył dla tych, którzy mnie wspierają, a ktoś, jeżeli jakoś, nie wiem, nie wierzy we mnie, czy po prostu jakby nie jest moim fanem, więc ja nie będę nikogo na siłę jakby przyciągał. Mm-hmm. Zostając przy Arturze Szpilce, pokonałeś go, ale początkowo to on zadał mocny cios. Powiedz mi proszę... Nie, to tysiąc razy jedno i to samo. To samo? Nie, odpuszczamy Artura Szpilkę w takim razie, ale Artur będzie na twojej walce. Powiedział, że będzie kibicował. Mam nadzieję, że to jest życzliwe jednak życzliwość z jego strony. Widziałam, że dostałeś maskotkę. Czy ta maskotka przyniesie ci szczęście, mam nadzieję, a możesz się nią pochwalić? Tak, dostałem od jednego z moich właśnie partnerów, którzy mnie wspierają, od Lotto, maskotkę, czy siódemki na szczęście, więc mam nadzieję, że będą. Siódemka to również moja szczęśliwa liczba. Łukasz, ja chciałam jeszcze zapytać, jeżeli chodzi o sponsorów, o ludzi, którzy cię wspierają, oni się sami do ciebie zgłaszają, czy robi to twój promotor? Większość tych sponsorów to są moi jakby znajomi, przyjaciele i po prostu no, są ze mną od początku, a jak nie od początku, to dołączali do tego teamu całego mojego przez te lata, które boksuję. Zadałam to pytanie, bo jest wielu młodych pięściarzy, którzy dopiero zaczynają, są na początku ścieżki swojej kariery. Łukasz, ostatnie pytanie a propos właśnie młodych pięściarzy, jaką radę byś im dał, żeby byli w tym miejscu, w którym ty jesteś? No na pewno trzeba wierzyć w to, co się robi i nigdy nie wątpić. Jak w moim przypadku trzeba było czekać i się doczekałem, więc naprawdę trzeba być cierpliwym i wierzyć w siebie. 2 lata czekałeś, bardzo długo czekałeś. Ja również się stresowałam i nie chciałam przyjechać kolejnym razem do Rzeszowa, bo myślę sobie, kurczę, czy to tak się stało? Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak zrobiliśmy wywiad, na drugi dzień się dowiedziałeś, że ta walka została przełożona. Mówię, to nie, odpuszczam, zrobię to innym razem, jak już zostanie wszystko ogłoszone i na 100% zapieczętowane. Łukasz, życzę ci powodzenia, trzymamy mocno kciuki, cała Polska jest za tobą, murem stoi. Do zobaczenia 22 kwietnia w Rzeszowie. Oglądamy walkę o mistrza świata, pas mistrza świata WBC. Dziękuję. Nie dziękuję za powodzenie, ale zapraszam wszystkich na walkę. Jak nie na żywo, to przed telewizory. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy.